W branży produkcji sprzętu Pro Audio siedzę od początku lat 80., mając za sobą konstruowanie i budowanie mikserów, wzmacniaczy, cyfrowych urządzeń typu delay, efektów gitarowych i studyjnych oraz wielu jeszcze innych rzeczy. Potem, gdy pochłonęło mnie dziennikarstwo, także związane z Pro Audio i produkcją muzyki, trochę wypadłem z szyn, ale uważnie śledziłem zmiany technologiczne. Polska zawsze mocno stała elektroniką audio, a obecnie nasi producenci są szeroko znani w Europie i daleko poza nią. I z doświadczenia wam powiem, że jeśli ktoś na tak zwanym zachodzie zrobił jakieś urządzenie, to zawsze jest ono mocno protestanckie. Tylko tyle, ile trzeba i nic poza tym. Ewentualnie ekstra za dopłatą. U nas jest pełen wypas, czym chata bogata, grill i śląski napój na K, czyli krzynka piwa. Urządzenia mają wszystko, na co skąpią ci z zachodu. Bypassy, przełączniki, miksy równoległe, regulatorów tyle, ile trzeba i zero zabawy w śmieszne oszczędności. Wprawdzie przynależność do grupy tych nieco bogatszych krajów sprawia, że ceny polskich produktów nie będą niskie, ale w kontekście ich jakości i funkcjonalności już tak. I mam tu na myśli m.in. kosztujący 2890 euro netto, czyli gdzieś w okolicach 16 tysięcy złotych brutto IGS Tube Core, któremu dzisiaj przyjrzę się nieco bliżej. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. IGS Tube Core to lampowy kompresor stereo o zmiennej transkonduktancji, czyli VariMu, przeznaczony zasadniczo do prac masteringowych i pozwalający, a w zasadzie zachęcający użytkownika do wymiany lamp według jego preferencji. Pamiętacie, co mówiłem o polskich producentach? Zapraszam. Ostatnio sporo było o kompresorach typu VariMu, takich jak Heritage Audio, Herschel 670, Manly New Mu czy Gainlab Dictator. Są to urządzenia, na których zakup decyduje się bardzo niewiele osób. Nie każdy czuje potrzebę posiadania tego typu sprzętu, wychodząc z założenia, że przecież są wtyczki, które robią to samo na wielu kanałach jednocześnie i znacznie taniej. Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań i sytuacji życiowej. Jedno wiem na pewno. Wtyczka nie ma żadnej wartości inwestycyjnej. Ja w każdym razie nie widziałem jeszcze nikogo, kto lokowałby kapitał we wtyczkach. A sprzęt na ogół nieźle trzyma cenę. Co mogliby potwierdzić ci, którzy przypadkowo znaleźliby na strychu nieużywanego Fairchilda 670 w oryginalnym opakowaniu. Urządzenie ma wymiar 3U i jest dość płytkie, co wynika z wyprowadzenia lamp na tylnym panelu. To nie tylko pozwala na ich łatwą wymianę, ale też poprawia warunki termiczne. Zasilacz jest zewnętrzny, z takim sprzętem raczej nikt nie jeździ, więc tutaj to nie przeszkadza. Co nie zmienia faktu, że zastosowano dokręcane złącze wielostykowe. Tylko po stronie urządzenia, bo od strony zasilacza kabel przymocowany jest na stałe. Trudno go będzie zgubić. TubeCore pracuje w trybach stereo lub mid-side. W obu przypadkach z funkcją ominięcia bypass. Nie ma tu linkowania kanałów lewego i prawego, bo nie zachodzi taka potrzeba. Wszystkie funkcje oparte są na przełącznikach, więc mamy 100% zgodność ustawień, jeśli tylko tego chcemy. Miłośnicy 670 zapewne zapytają, gdzie te 20 lamp i 6 transformatorów? Ale przecież nikt nie powiedział, że TubeCore to klon Fairchilda. Technika kontroli poziomu za pośrednictwem układów lampowych o zmiennej transkonduktancji istniała od dawna, a 660 i 670 były tylko jednymi z urządzeń, które na tej idei bazowały. Pierwsza oficjalna publikacja patentowa, w której zaprezentowano pentodę VariMu 6BA6 w układzie kompresji na potrzeby Pro Audio, miała miejsce
w 1952 roku, zatem podstawy tej techniki już istniały. Były też takie rzeczy jak Altec 436, 438 i późniejsze, wzorowane na nich limitery EMI RS-124 stosowane w Abbey Road. Był Gates, Stalevel i wiele innych. Zatem nie tylko Fairchildem Varimew stoi. W przypadku Tube Core odnoszę wrażenie, że konstrukcyjnie jest mu znacznie bliżej do Altec EMI niż do Fairchilda. Przemawia za tym zastosowanie podwójnych triod w układzie redukcji poziomu sygnału, odseparowanych od wejścia i wyjścia za pomocą transformatorów. Tutaj samodzielnie wykonywanych przez firmę IGS Audio pod marką UTM Industry. I jak ktoś szuka alternatyw dla transformatorów, takich jak Carnhill, Sauter, Jensen czy Lundahl, to polecam UTM. Użyte w TubeCore lampy to posowieckie podwójne triody 6N1P EW z lat 70. Można je zastąpić na przykład lampami 6BC8, o których producent mówi, że dają bardziej zwartą, przejrzystą kompresję, a które pracowały w oryginalnych Altecach 463C. Można użyć chętnie wykorzystywanych w wielu kompresorach lampowych 6386 albo dość specyficznie brzmiących 5670. Dla tych dwóch ostatnich lamp przeznaczono inne podstawki z uwagi na inny układ wyprowadzeń. W instrukcji obsługi zamieszczono opis całej procedury wymiany. Lampy powinny być parowane, a kalibracji dokonuje się bez użycia dodatkowych narzędzi, za wyjątkiem wkrętaka, po prostu ustawiając wskazówki mierników TubeCore na zero. Konstrukcja jest hybrydowa, z częścią w pełni symetrycznego toru audio zrealizowaną na układach Burr-Brown z użyciem najwyższej jakości kondensatorów WiMA oraz, co należy szczególnie podkreślić, doskonałych przełączników ELMA. Do urządzenia trafia napięcie przemienne, które jest następnie prostowane i stabilizowane w układzie zasilacza. Funkcje przełączane, w tym także ominięcie bypass, są realizowane za pomocą przekaźników. Mówiąc krótko, tu nie ma się co zepsuć. Zresztą TubeCore produkowany jest z sukcesami od ponad dekady, co najlepiej świadczy o jakości urządzenia. Już po charakterystykach kompresji, tu zmierzonych z różnymi ustawieniami poziomu wejściowego oraz progu zadziałania, które w różnych konfiguracjach wpływają na nachylenie tłumienia, czyli ratio, widać wyraźnie, że kompresor działa bardzo łagodnie. Nie ma żadnego wyraźnego progu tłumienia, choć bywa ono głębokie, sięgające nawet 20 dB. Ponieważ jednak dokonuje się ono na obszarze od 5 do nawet 35 dB, nie odczujemy wyrazistej zmiany poziomu, tak typowej dla kompresorów z twardym kolanem charakterystyki. Zresztą posłuchajmy tego w praktyce. I włączamy w trybie stereo. W tym momencie oczywiście jest cisza, ponieważ mamy całkowicie zamknięte regulatory gain, które w tym wypadku nie są regulacją wzmocnienia, a jedynie tłumikiem poziomu. I zwiększamy, a w zasadzie obniżamy próg zadziałania kompresora. Do momentu, aż zobaczymy, że wskazówki miernika zaczną prezentować tłumienie. Tu mamy skok co 2 dB. Ewentualnych precyzyjnych ustawień należy już dokonywać regulatorami input. Teraz wyłączymy filtry górnoprzepustowe. Efekt ten będzie lepiej słychać, gdy obniżymy próg threshold. I teraz aktywujemy filtrację 120 Hz. Teraz nieco wydłużymy czasy ataku.
i jeszcze wydłużymy czas ataku. Wyraźnie słychać, że dźwięk staje się miękki, lekko pompujący, bardzo przyjemnie brzmiący. Ustawimy filtr górnoprzepustowy na 60 Hz. I jeszcze mocniej zwiększymy tłumienie. Głębokie, mocne pompowanie, ale cały czas łagodne. Nie słychać takiego wyrazistego progu zadziałania kompresji. Zobaczmy też, jak działają czasy kompresji i jak parametr czasu ataku, który ja często nazywam czasem opóźnienia tłumienia, wpływa na jego głębokość. To mało znany aspekt pracy kompresorów. W większości opracowań przyjmuje się, że głębokość tłumienia pozostaje jakby niezależna od czasów reakcji, podczas gdy tak nie jest. W wielu kompresorach, w tym także w TubeCore, czasy ataku nie tylko determinują reakcję na transienty, ale też wraz z regulacją czasu powrotu release wpływają na proporcje transient-tłumienie, definiując głośność odczuwalną. Przyjrzyjmy się teraz zachowaniu czasów ataku i powrotu w kontekście tego, w jaki sposób wygląda tłumienie. W tym momencie mamy ustawione najkrótsze czasy ataku i powrotu. Widać to wyraźnie tutaj i tutaj. Jeżeli teraz wydłużymy czas ataku w obu kanałach, to proszę zwrócić uwagę, że oprócz tego, że ten przepuszczony początkowo fragment staje się nieco dłuższy, znacząco zmienia się głębokość tłumienia, więc trzeba by było to skompensować progiem zadziałania threshold. Więc nie jest to tak, że czasy działają zupełnie niezależnie od głębokości tłumienia kompresora. Teraz wydłużymy czas powrotu i widać dokładnie to samo. Większy czas powrotu sprawia, że tłumienie staje się głębsze. Tutaj go będziemy widzieć, w tym oto fragmencie. Jeżeli jeszcze go troszeczkę wydłużymy, to ten czas powrotu poziomu sygnału do normalnego poziomu, takiego jaki był, gdy nie przekroczył progu threshold, staje się nieco dłuższy. Ale warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o głębokość tłumienia, że te rzeczy są w sposób nierozłączny powiązane. W obliczu przedziwnych definicji, że ten kompresor jest dobry do basu, ten do wokalu, a ten do bębnów, jakiś czas temu dokonałem ich podziału na przeznaczone do pracy w trybie makrodynamiki i mikrodynamiki. IGS TubeCore to najlepszy przykład procesora do pracy z makrodynamiką sygnału audio. O mikrodynamice natomiast mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z wyrazistym sygnałem powtarzalnym, na przykład partią bębnów, gitary, basu, gdy jesteśmy w stanie określić wszystkie czasy reakcji, a tym samym wpłynąć na obwiednie głośności sygnału, kształtując go zgodnie z naszymi potrzebami. W makrodynamice, czyli na ogół w materiałach całościowych, trudno jest określić takie czasy. Sygnał jest zwarty, nie ma wyrazistych transientów ani istotnych spadków poziomu. Kompresory przeznaczone do pracy z makrodynamiką na ogół będą pracować w stanie permanentnego, większego lub mniejszego tłumienia. Ich zadaniem będzie wygładzanie szczytów, lekkie zwiększanie poziomu średniego i nadawanie brzmieniu jakiegoś charakteru poprzez nieuniknione, przy pracy nieliniowej, występowanie harmonicznych. Zapewne eksperymenty z doborem lamp, a może nawet z ustawianiem ich punktów pracy potencjometrami montażowymi, mogą tu pomóc uzyskać twardsze kolano charakterystyki, a tym samym inną strukturę tonów harmonicznych. Dlatego TubeCore jest tak interesującą propozycją dla osób, które chciałyby uzyskać własną, niepowtarzalną kompresję. Można nawet pozwolić sobie na użycie innych lamp w kanałach lewym i prawym, ale tylko wtedy, gdy pracujemy w trybie mid-side. A wygląda to tak.
Zamkniemy całkowicie oba kanały. Bez kompresji równoległej. Najkrótsze czasy powrotu. Najkrótsze czasy ataku. I otwieramy składową site. Obniżamy próg threshold. Aby uzyskać takie większe pompowanie, jeżeli chodzi o informację przestrzenną, pozostawię filtr HPF wyłączony, tak aby niskie częstotliwości, które w zasadzie nie powinny się znaleźć w składowej site, aby te niskie częstotliwości powodowały pompowanie dźwięku. Troszeczkę wydłużę czas powrotu. No, może nie aż tak, niech ten sygnał jednak trochę wraca. I dodajemy teraz sygnał mid. Też z jakąś kompresją. Nie za dużą, nie za głęboką. Tymi regulatorami możemy teraz determinować proporcje między sygnałem wspólnym a sygnałem różnicowym, czyli wpływać na przestrzenność miksu. Teraz miks staje się bardziej przestrzenny. Nie tracąc oczywiście niskich częstotliwości. Teraz z kolei miks staje się bardziej monofoniczny. Troszkę wydłużymy czas powrotu w składowej mid. Niech troszeczkę się leje ten dźwięk. I ustawimy HPF na 60 Hz. I mamy naprawdę zawodowe brzmienie kompresora. Który w trybie mid-side czuje się jak ryba w wodzie. Jest tylko jedna rzecz, która mi przeszkadza. Zmiana ustawień mix, czyli dodawanie sygnału czystego do skompresowanego, dość wyraźnie wpływa na poziom głośności. Z tego względu w niektórych kompresorach zamiast regulatorów output i mix, tak jak tu, znajdziemy regulatory wet i dry. Wtedy można bardzo precyzyjnie wpływać zarówno na proporcje w takiej nowojorskiej kompresji, jak i poziomy wyjściowe. Jeśli jednak przyjmiemy, że TubeCore to procesor masteringowy, a tak jest w istocie, to na pewno będzie on elementem jakiegoś systemu, w którym obróbki równoległej dokonuje się niezależnie i poza samymi urządzeniami. Świetnie wykonany, doskonale brzmiący, funkcjonalny i dający szereg opcji kustomizacji. Jak na swoje możliwości i jakość, TubeCore dostępny jest za relatywnie atrakcyjną cenę. Już nie chciałbym przytaczać znanego powiedzenia, że cudze chwalicie i tak dalej, ale tu znajduje ono swoje namacalne i słyszalne potwierdzenie. I tak sobie myślę, że to jedno z tych urządzeń, które w sposób profesjonalny pozwala trzymać się zera decybeli. PL